Dzień dobry, dzień dobry. Szósty dzień po transferze. Jak widzicie, mój brzuch wygląda, jakbym była ofiarą przemocy domowej. No ale niestety trzy razy dziennie zastrzyk powoduje to, że brak już miejsca, żeby się wpływać. A wzrosty po poprzednich zastrzykach, których zrobiłam naprawdę setki w ciąży i przed ciążą, no, robią swoje, także no, trzeba się z tym pogodzić. Dobrze, że lato się kończy, no i już bikini raczej nie założę, bo myślę, że mojego męża mogliby posądzić o naprawdę przemoc domową. Jadę właśnie na fizjoterapię, ponieważ moje kolano dalej no nie doszło do siebie jeszcze i chciałabym, żeby mój fizjo to zobaczył. Dlatego, że no, na Islandii już pomocy nie dostanę. Trochę olałam temat zrobienia rezonansu, a może się okazać, jeśli no, transfer się powiódł, że przez najbliższy czas rezonansu nie będę mogła zrobić. Także wolę, żeby to zobaczył specjalista i ocenił, co mogę dalej z tym zrobić, no bo nie jest dobrze, a wczoraj po takim dłuższym chodzeniu wyskoczyła mi taka gula na tym kolanie, także coś tam się dzieje dalej. Teoretycznie powinnam jutro pojechać zrobić beta HCG z krwi, przynajmniej takie jest zalecenie lekarza. Mam trochę mi kusi, żeby pojechać dzisiaj. Tylko wtedy musiałabym jechać na drugą betę w niedzielę. No, zobaczymy, kto wygra. Rozum czy serce? Bo rozum mówi, żebym poczekała do jutra, że mnie to nie zbawi. No, a serce każe jechać dzisiaj, także... No niestety tutaj się nie dało. I teraz nie wiem, co robić. Ale kolano oklejone, także mam nadzieję, że to pomoże. Fala uderzeniowa zrobiona. Ponastawiane, także pokładam w tym duże nadzieje. No słuchajcie, jaki zbieg okoliczności. Mama do mnie dzwoni, że nie ma w domu marchewki, ani pietruszki, ani selera do rosołu. Może bym podjechała do sklepu moich rodziców i wzięła, a tutaj zaraz koło sklepu jest laboratorium, no. No los tak chciał. A teraz się wam przyznam bez bicia, że robiłam rano test i wyszedł cień na teście, więc stąd to moje takie przemyślenia, czy zrobić dzisiaj, czy nie. Najwyżej zrobię jutro i potem w poniedziałek. Zobaczymy.